Jakub Kamiński, Aleksander Buksa, Filip Marchwiński. Te nazwiska kojarzy każdy, kto interesuje się polską piłką. Co ich łączy? Wszyscy dali się poznać kibicom PKO Ekstraklasy i wszyscy w przeszłości uczestniczyli w zgrupowaniach Letniej Akademii Młodych Orłów. Właśnie na popularnym LAMO skupimy się w 14 odcinku magazynu Młoda Polska, bo coraz większe grono zawodników, którzy tam po raz pierwszy zetknęli się z dużą piłką, pojawia się na boiskach Ekstraklasy. Dwunasto- i trzynastolatkowie z Sząbierek Bytom, piłkarza Golub Dobrzyń czy MKS-u Przasnysz. Mogłoby się wydawać, że do seniorskiej piłki, tej na najwyższym poziomie, to jeszcze kawał drogi. No ale dziś skupimy się na tych, którzy tę drogę pokonali i to w całkiem krótkim czasie. Letnia Akademia Młodych Orłów funkcjonuje od roku 2014 i zdecydowana większość 17 czy 18-latków, którzy dziś śmiało poczynają sobie na boiskach PKO Ekstraklasy, właśnie tam rozpoczynała swoją piłkarską drogę. Na początek oddajmy głos prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi, który podczas pierwszej edycji LAMO mówił tak. Widząc, że są pewne problemy przede wszystkim ze szkoleniem najmłodszych, chcemy wskazać niektórym kierunki, co trzeba robić, jak trzeba trenować z młodzieżą, żeby ich, że tak powiem, dobrze wyselekcjonować. Jest to dopiero pierwszy, tak powiem, obóz. Ja mam nadzieję, że po 20-30 po konsultacjach będziemy dużo mądrzejsi, będziemy mieli dużo wiedzy, wszyscy razem będziemy się uczyli, wszyscy razem będziemy zdobywali tą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żebyśmy byli za tych kilka lat pewni, że w każdym roczniku reprezentacji młodzieżowej mamy już dobrych piłkarzy, a to będzie powodowało przełożenie też na pierwszą reprezentację. No to sprawdźmy te efekty, choć za nami nieco mniej niż 30 zgrupowań. To jest kilka takich sztandarowych przykładów zawodników, którzy na tym zgrupowaniu się pojawiali. Pośród wielu, którzy dzisiaj grają w Ekstraklasie, to możemy wspomnieć choćby Marchwińskiego, Kamińskiego czy Olka Buksę, w którym miałem przyjemność pracować w reprezentacjach Under 15, Under 17, także wielu kolejnych moglibyśmy tutaj wymieniać, którzy już w Ekstraklasie również grają do rocznika 2-2, 2-3. Dziś pojawiają się również zawodnicy do rocznika 2004. I oczywiście są tacy, którzy na swoją kolej czekają, ponieważ przypomnijmy, że oni ciągle mają w okolicach 18-17 lat. Cieszymy się bardzo, że wielu już pojawia się na boiskach Ekstraklasy, że wielu z nich przechodzi ścieżkę reprezentacyjną, jeżeli chodzi o drużyny juniorskie i młodzieżowe. No i jestem przekonany, że ta liczba będzie się systematycznie zwiększać, kiedy inni może troszeczkę taką własną drogą, trochę inną, może okrężną, trafią również do zespołów seniorskich, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Myślę, że gdybyśmy jeszcze prześledzili poziom centralny w postaci pierwszej i drugiej ligi, to wielu kolejnych również na swoją szansę czeka, albo właśnie ją otrzymało, albo gdzieś już regularnie grało. Takie przypadki również analizujemy, a to jest efekt pracy na poziomie oczywiście klubowym, naszej tutaj selekcji, wsparcia w różnych projektach, takich jak Talent Pro, jak Future Pro. Przepisów, które tak naprawdę wpływają również na rozwój zawodników, wspomniany przepis o młodzieżowców, czy wspomniane wcześniej reformy rozgrywek juniorskich w postaci celiotek. Dla mnie to było mega przeżycie, bo ja dwa razy inną, tak jak mówię, jechałem z Sząbierek Bytom, gdzie nie było no jakoś mega dobrze, no ja byłem przyzwyczajony do warunków takich, których no teraz w Lechu nie sądziłem, że może tak być, o, jak przychodziłem do Lecha, nie? Doświadczenia no bezcenne, różnego typu testy, które tam były przeprowadzane no, przez trenerów no najwyższej klasy w Polsce reprezentacji. To było dla mnie bardzo, bardzo fajne przeżycie. Jest to ostatnia Letnia Akademia Młodych Orłów dla Was. Przed powołaniem, na pewno dla niektórych, do najmłodszych reprezentacji Polski. Za pierwszym razem jak byłem, to miałem właśnie trenera Dornę i grałem na szóstce bodajże na LAMO i uważano mnie, że będę defensywnym pomocnikiem, ale nie, potem gdzieś grałem na skrzydle i do teraz na tym skrzydle gram. To mi tak myślę najbardziej utkwiło w pamięci. Moment wyjątkowy dla wielu, bo to już jest ostatni szczebelek przed najmłodszą reprezentacją Polski, największym z możliwych wyróżnień. Myślę, że ten rocznik 2002, który jako pierwszy został objęty tym systemem właśnie Letniej Akademii Młodych Orłów, no naprawdę był bardzo dobry, był bardzo mocny rocznik. Po czasie jakbym spojrzał, to myślę, że się nie dziwię, że tylu zawodników i to w innych klubach debiutuje i zaraz będą siłą tych zespołów. Zresztą właśnie na LAMO ci, którzy dziś wypowiadają się przed kamerami Canal Plus, mieli okazję sprawdzić się w tej roli po raz pierwszy. Akademia bardzo mi się podoba, ponieważ dużo trenujemy, robimy to, co lubimy, jest to naszą pasją, więc jest to wszystko bardzo profesjonalnie zrobione, więc na pewno każdy zawodnik, który ma okazję tutaj przebywać, się cieszy. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj,
fajna taka okazja na takim zgrupowaniu być, bo to są najlepsi, no i na pewno cieszę się, że dostałem tą szansę. Dużo elementów poprawiam, patrząc na mojego brata. Czasami zdarza się razem z nami, ze mną trenować, no więc właśnie poprawiam różne swoje elementy, które miałem gorsze. Jakuba Kamińskiego czy Aleksandra Buksę dobrze zna już zapewne każdy, kto śledzi rozgrywki PKO Ekstraklasy, ale uczestników LAMO, którzy dostają swoją szansę debiutu, praktycznie z kolejki na kolejkę pojawia się coraz więcej. Weźmy na przykład mecz Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk z 32 kolejki. Na boisku od pierwszej minuty 17-letni Jakub Kałuziński. Dla większości kibiców Lechii to była duża niewiadoma, a przecież Kałuziński to stary wyjadacz, który już w roku 2015 z powodzeniem rywalizował ze Zbigniewem Bońkiem. Kałuża, jesteś moim faworytem. Okej, okay, brawo. Słuchaj, to po treningu robisz ze mną zawody o Coca-Colę, dobra? Ja nie piję. Ty napijesz się wody mineralnej, a ja Coca-Cola, dobra? Kałuża, zasiedziałeś się trochę? Chować rewanż. Idziemy? Zdaje się, że byłeś łatwiejszy do pokonania w tych drugich butach. Jak sami widzicie, praktycznie z tygodnia na tydzień przybywa tych, którzy zaczęli od LAMO, dziś są w Ekstraklasie, a w przyszłości oby tam, gdzie sobie tego życzą. Chciałbym w jakiejś lidze angielskiej zagrać, ale teraz to muszę się skupić na rozwoju. Patrząc na tempo, w jakim przybywa debiutantów w PKO Ekstraklasie, niewykluczone, że lista, którą kilka chwil temu widzieliście, już po najbliższym weekendzie nie będzie aktualna. Dlatego zróbmy krok w przód i zastanówmy się, kto już przebiera nogami i czeka w kolejce na swoją szansę. Nie ukrywam, że szczególną atencją tutaj darzę ekipę Rocznika 2003 i trzymam kciuki za kolejne debiuty do końca tego sezonu. Wiem, że jest spora grupa zawodników, no, którzy na co dzień trenują przy zespołach seniorskich, więc nie ukrywam, że liczę jeszcze na takie niespodziewane debiuty i wtedy o tych zawodnikach, jeżeli chodzi o zainteresowanie, robi się trochę głośniej, ale mamy tę przyjemność, że znamy ich już właściwie od ich 12-13 roku życia. Też są tacy, którzy szczęścia szukają poza granicami kraju, w którym się wychowali. U nas również są takie przypadki. Wielu z nich jest również w pierwszych zespołach swoich drużyn za granicą, w Anglii czy we Włoszech. A tak naprawdę finalnie weryfikacją tego wszystkiego będzie czas, kiedy być może za kilka lat już nie będziemy cieszyć się tylko i wyłącznie z debiutu tych zawodników w Ekstraklasie, ale na przykład w pierwszej reprezentacji. Jestem przekonany, że pośród tych roczników są tacy, którzy również spotkają się na Stadionie Narodowym w pierwszej reprezentacji i może wspomną wtedy o tym, że w wieku 13-12 lat spotkali się po raz pierwszy w Niewinie. No to zacieramy ręce i czekamy na kolejnych młodych debiutantów na boiskach Ekstraklasy, bo skoro po 6 latach lista jest już tak okazała, to w przyszłość patrzymy ze sporym optymizmem.